Chciałem wam powiedzieć, skąd te jelonki się tu wzięły, ale zapomniałem, a nie mam internetu, więc powiem wam później, jak już będziemy w takim miejscu, co będzie internet. Jelonki z zielonki. To jest brama Torii. Takich bram Torii w Japonii jest mnóstwo. Ona zawsze jest wejściem do jakiegoś świętego miejsca. Torii to po japońsku grzęda. Taka grzęda jak kury na niej siadają. A dlaczego? Dlatego, że pewna bogini szintoistyczna obraziła się i zamknęła się w jaskini. A że ta bogini była odpowiedzialna za wstawanie słońca, no to niestety cały czas było ciemno. No to inni bogowie wymyślili taką śmieszną historię, że zbudowali przy tej jaskini taką grzędę, na której posadzili koguta. Gdy ten kogut zapiał, to bogini sobie zdała sprawę, że wstaje dzień, a ten dzień staje bez niej, więc wkurzyła się i z tej jaskini wyszła. No i od tamtej pory takie grzędy, czyli tori, zawsze się stawia przed wejściem do jakiegoś świętego miejsca. Czyli tam jest jakieś święte miejsce, zobaczymy jak. Te pieski już mają założone śliniaczki, czyli że zaraz tu będzie, odbędzie się konsumpcja. Nie wiem, czy tam iść. Dziewczyny idą na czarną mszę, no już wszystko jasne. Warsztaty pisania w języku japońskim. Tam siedzi nauczyciel, tu siedzą uczniowie i piszą. Próbujemy tych ciasteczek dla jelonków. Czy są zjadliwe? Dobre, andruty. W składzie jest żabi skrzek, wiewiórcze płody i ziele. Jakie ziele? Ziele, to są waganie. Kolejna brama Torii. Idzie dżownica, ale ogromna. Ogromna, jak sznurowadło długa. To jest restauracja. My myśleliśmy, że to jest zamek. A dziewczyny karmią jelonki. Mi gdzieś płaszcz. Zobacz, jakie rośliny mam. O nie. Jak ci się podoba karmienie jelonków? Fajnie. Nie boję się ich już aż tak. Aż tak? Tu robią tradycyjne japońskie słodycze nazywane mochi. Duża kolejka. Nie zdążyliśmy na sam proces produkcyjny, niestety, ale zaraz spróbujemy, jak smakuje.
Tak wyglądają mochi. A nie chcecie takich świeżych? Ale te też są świeże. Dobra, to funkcja mochi. Nie, powiem. Wygląda nieciekawie. Jak widać, pierwszy gryz wzięty. W środku wyczuwam orzechy. Od zewnątrz jest taki bardzo żelkowy. Ciekawy smak, nie spodziewałam się. Uważam, że jest dosyć dobre. O, jak olej. Oj, jakie miękkie. Jak barba papa. Próbujemy. Dość dziwne. Ciągnące. Nie, no dziwne. Ale dobre. Całkiem. Jesteśmy w takim fajnym miejscu. Pod dachem, bo jak wiecie, pada. A jest okej. Ryż. Pokłóciły się. Się nie odzywają do siebie. Przed chwilą powiedzieliśmy Nara, miejscowości Nara. Teraz jedziemy do Kyoto. Ale to już całkiem nowy rozdział.